zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach 7. edycji Festiwalu Literatury Przeczytani. O Kornelu Filipowiczu opowie autorka jego biografii, Justyna Sobolewska, w rozmowie z Michałem Tabaczyńskim. Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika Polityka, zasiada w jury wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius oraz nagrody imienia Witolda Gombrowicza, przewodnicząca jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Spotykamy się z okazji Kornela. Spotykamy się z powodu Filipowicza, który za chwilę o to cię zapytam, ale ma szansę wreszcie powrócić. Tak sobie to wyobrażam, że jest ten moment. Ale chciałem zacząć od pytania o to, czy ty go kiedyś widziałaś na żywo, czy go poznałaś, bo wiem, że w notce piszesz, dziękujesz rodzicom, że cię w ogóle zapoznali z nim jako pisarzem, ale nie miałaś takiej okazji. Nie, zupełnie nie. Nie widziałam go na żywo. Wojtek Bonowicz był na jakimś jego czytaniu w Krakowie. Moi rodzice też go nigdy nie poznali. Znaczy, rzeczywiście oni go czytali, no bo w latach 80. to był autor, którego się czytało, też właśnie nie tylko opowiadania, ale i wiersze, bo wrócił do wierszy i te wiersze jakoś były istotne. Dzisiaj te wiersze są na ulicy, to też jest ciekawe. Właśnie na mojej ulicy wisi wiersz Niewola bez autora. Więc w pewnym sensie to jest nobilitacja, bo to jest już jakby taka poezja uliczna, która jest w języku ulicy, wspólna. Także nigdy go nie poznałam. Zastanawiałam się nad tym, czy chciałabym go poznać i chyba bym się trochę bała, bo on był wymagającym rozmówcą. To wszystko opisał Pilch na przykład świetnie, jak to do niego się szło, tam się pukało, on już jakby był gotowy do otworzenia tych drzwi, już był gotowy do przyjmowania. Potem się zasiadało za tymi stołami, on palił papierosa i wszystko było tak jak u pisarza, czyli kot, papiery, książki, spokojna rozmowa. No ale właśnie był wymagającym rozmówcą, bo sam był małomówny. Na tym to polegało, że to nie był autor, który zarzucał anegdotami, jak na przykład jak Pilch, który zawsze jednak dużo mówił i zamieniał wszystko w anegdotę. A Filipowicz raczej właśnie tak palił. No i mogły być takie przerwy i chwile ciszy, więc bałabym się, że byłabym na przykład zbyt nudnym rozmówcą dla niego. No też, wiesz, pomilczeć z Filipowiczem uważam, że byłoby dość atrakcyjne. Też byłoby fajnie, ale tak. Czyli nie było spotkania osobistego nawet w przelocie. To chciałem wrócić właśnie do tego, że obserwowałem sobie te przemiany, te właściwie próby jego wprowadzenia. Tak przypominam sobie, było ich pewnie kilka. Tak próbowałem sam sobie, bo mniej więcej próby przywrócenia Filipowicza do po jego śmierci, po tym takim krótkim czyśćcu, który zawsze wszystkich pewnie spotyka, pisarzy, po śmierci. On się zbiegł, te pierwsze próby się zbiegły akurat z moim czytaniem, no takim, że już byłem na tyle duży, że sobie sam czytałem i wybierałem lektury. I tak sobie nawet znalazłem, perwersyjnie dość, wziąłem tylko te Filipowicze, które są trudne do zdobycia. Właśnie widzę. Których nie ma i które kupowałem właśnie wtedy. I było tak, że mniej więcej tak, zacząłem wiersze i wybór pierwszy, pośmiertny wybór opowiadań, czyli to rozstanie i spotkanie plus wiersze, wyszły mniej więcej w tym samym czasie, 95-97. Znalazłem rachunek jeszcze w tej książce, który z księgarni służył mi za zakładkę. I to mi się wydaje pierwszy taki, do tego chyba jeszcze pewnie wiesz lepiej, możesz mnie poprawiać w datach, ale wtedy chyba też wyszła w tej serii, to się nazywało ABC, wydawnictwa literackiego, to taka popularna seria klasyki.
I tam wyszedł taki tom opowiadań wybrany zresztą z przedmową Wisławy Szymborskiej. I to była taka pierwsza próba, chyba nieudana. Znaczy w tym sensie, że co prawda książek nie można już dostać, więc pewnie zostały rozkupione i są ważne dla ludzi. Przynajmniej sądzę. I to mi się wydawała pierwsza. Ja się na nią załapałem. To znaczy ja akurat wtedy po prostu go zacząłem czytać i już go znałem, miałem tego autora ze sobą. No. Później przyszła taka mała próbka gdzieś koło, no, 10 lat temu, kilkanaście, kiedy najpierw wyszły opowiadania w wydawnictwie Rosner i Wspólnicy. Pamiętam, w takiej chyba nieudanej serii, krótka była, ale wtedy on się znów pojawił, znowu się zaciekawiłem, że, że wraca autor, ale nie. I potem były te książki wydawnictwa literackiego w takich dwie książki, takiej serii trochę, prawda, utrzymane w tym samym w tej samej szacie graficznej, w podobnej konwencji, czyli to byliśmy u Kornela, jak dobrze rejestruję, i monografia Pieszczachowicza. I to jakby wyszło, i to znowu była taka próba przywrócenia Filipowicza, tym bardziej, że to byliśmy u Kornela, pamiętam, że to jest też antologią, plus wspomnieniami. I to też nie zadziałało. I był jeszcze po drodze Pilch z tym swoim wielkim w polityce felietonem przedrukowywanym, z tym wielkim zdjęciem, pamiętam, bo to była rozkładówka. Pilch rzadko pisał na dwie strony do polityki, ale wtedy były dwie strony. Z tym ogromnym zdjęciem Filipowicza, tym klasycznym, takim najbardziej znanym. I to też nie pomogło. I teraz tak sobie myślę, że może brakowało biografii. Czy tak też czułaś, pisząc, że być może to jest ten moment? Myślę, że tak. Znaczy, ta biografia jest poprzedzona dwoma wyborami opowiadań, ale jeszcze wcześniej tak naprawdę pierwszy impuls do tego powrotu, można powiedzieć trzeciego, mam nadzieję, że skutecznego, to jest wydanie korespondencji. No tak. Najlepiej w życiu ma twój kot z Wisławą Szymborską i to, bo to rzeczywiście po prostu stał się hit, bestseller. Okazało się, że bardzo wielu ludzi nagle się zorientowało, że oprócz Szymborskiej jest właśnie Filipowicz, jej partner, naszej noblistki. I on jakby tutaj w tych listach zaistniał. Zapomniany jednak, bo to ta jego sława i za życia i po, to jest jednak, jak się o niej mówi, krakowska bardzo, krakowski pisarz, ale taka związana z pewnymi jednak kręgami właśnie tych swoich czytelników. To nie była nigdy taka sława nawet jak Pilcha, można powiedzieć. Znaczy to w ogóle nie ta skala. A rzeczywiście było tak, mówisz o latach 90. o tych pierwszych książkach pośmiertnych. On zmarł w 90. roku i to jest jakby najgorszy moment dla twórczości, dlatego że to była cezura. Znaczy, lata 90. szukały nowości, szukały nowych autorów. O kim się mówiło? Tokarczuk, Tuli, Gerke, Stasiuk. Mamy po prostu nowe świetlicki. Ten głód wypełniony, tak, nowy, popularny i też wtedy. I też przekłady. Przekłady. No, i wtedy jakby te wszystkie wybory trafiały tak nie w swój czas i strasznie nad tym bolała Wisława Szymborska. Ja zajmując się teraz przy pisaniu tej książki zobaczyłam ten jej wielki wysiłek. Znaczy naprawdę ona była skupiona na tym, żeby on nie zniknął. Więc robiła co mogła. Właśnie ten wybór, o którym mówiłeś, Rzadki motyl, wspaniały, gdzie próbowała połączyć opowiadania z wierszem. Tam jest jeszcze taki duży jego wiersz. Opowiadania o tematyce żydowskiej wydała, czyli jakby bardzo patronowała wszystkim przedsięwzięciom. Biografia pierwsza Jana Pieszczachowicza pisana przez przyjaciela, więc to jest jakby inny rodzaj książki. To jest taka właściwie gawenda, jak to razem robiliśmy różne rzeczy. W 2010 razem z tymi byliśmy u Kornela, który jest zresztą fantastyczną antologią, naprawdę, bo tam są wspaniałe wspomnienia właśnie tych, którzy go znali i też rozmowy z Filipowiczem. To rzeczywiście jest taka książka, którą myślę, że można by spokojnie wznowić teraz, jak już jest grunt przygotowany. Więc właściwie jego powrót trzeci, to są te listy, to jest chyba 2016 rok bodajże. Tak, mogło być. I wtedy wydawnictwo Znak się zdecydowało. To jest jakby takie przejście krakowskie z WL-u do Znaku. Filipowicz był związany z dwoma wydawnictwami, z Czytelnikiem warszawskim. Jest bogata korespondencja z redaktorką, która zresztą bardzo ciekawa, bo taka pokazująca, że, że to była praca też, praca na przykład nad tytułami. Co jest człowieku w środku? Taki tytuł miał być, Filipowicz wymyślił, a redaktorka bardzo dobra mówi: nie, co jest człowieku w środku? Co jest w człowieku? Taki ma być tytuł.
I rzeczywiście tak zostało. I on potem rzeczywiście przeniósł się do wydawnictwa literackiego, a ten ostatni jego powrót to jest znak i to nie jest zakończone. Bardzo się z tego cieszę, bo oprócz tych dwóch zbiorów opowiadań za chwilę wyjdą opowiadania o zwierzętach. No. Też w znaku w tej serii filipowiczowskiej. Także mam wrażenie, że tu się udał się ten powrót. To jest bardzo rzadkie w historii literatury. Właściwie jak się myśli o pisarzach z PRL-u, większość znikła i to na dobre. I na przykład teraz cały czas mam ochotę przeczytać Andrzejewskiego. Ciemności kryją ziemię z różnych powodów. Wydaje mi się, że to będzie dokładnie bardzo dobra lektura na teraz. Ale czy Andrzejewski w jakikolwiek sposób istnieje? W żaden. Dygat na przykład. Szukałam Jeziora Bodeńskiego. Nie można znaleźć go nigdzie, naprawdę, nawet na Allegro. Więc nawet Konwicki odchodzi, chociaż to jest dosyć bliski czas. Więc główną tendencją jakby literatury jest znikanie, a udało się Filipowicza wydobyć. No ale to wiesz, to jest duża praca, znaczy, jeszcze tak wieloetapowa, także... Wielu ludzi, ale myślę, że najważniejsza, to jest praca rzeczywiście wielu ludzi, najważniejsza tutaj jest Wisława Szymborska, którą po prostu jakoś myślę wszystkim patronuje, bo ten jej wysiłek był tak wielki. Za życia się nie udało, ale tak, ta korespondencja myślę tak, mimo że pośmiertnie jest jej sukcesem. Tak, że nie była... Przecież wiadomo, że ona była osobą bardzo dyskretną. To są jednak listy prywatne. Z drugiej strony jest w nich ta cała baza literackości i takiego ich wspólnej kreacji życia codziennego jest w tych listach. Więc myślę, że nie miałaby za złe, że one się ukazały, bo zwłaszcza, że były sposobem przywrócenia Kornela Filipowicza. Wspominasz o tych autorach z PRL-u. Twoja biografia przy okazji ukazuje się w całym wysypie biografii. Wspomniałaś Dygata. Mamy cząstkową, jakąś dziwną, podwójną tę biografię z Kaliną Jędrusik. Ale powiedzmy, że od momentu pewnie, kiedy wyszła Ginczanka do twojej książki jest cała seria, ostatnio Szymborska, jeszcze przedtem Jeremianka, nie literacka, ale ciekawa dlatego, że razem z Szymborską i Filipowiczem tworzą taką przedziwną, to się nie przedziwną, no fantastyczną taką triadę, która nieustannie się przenika. Jeremiankę musiałaś znać, znałaś przed publikacją Szymborskiej, najnowszej nie, prawda? No chyba, że oczywiście mogłaś się kontaktować. I ty siebie czytasz w tym, siebie, Kornela, no, w tym całym układzie, jakoś widzisz go w pełni, bo to jest jeszcze dodatkowy atut i taka możliwość jego powrotu, nie? Że rzeczywiście, tak, on wraca w kobietach. To jest tak, że myśmy z Agnieszką Dałkszą pracowały na tym samym materiale, mniej więcej w podobnym czasie. Ten materiał znajdował się w domu rodzinnym u Jaremów, właśnie u syna starszego Aleksandra Filipowicza, gdzieśmy obydwie siedziały nad tymi pudłami. To było bardzo ciekawe, bo to właśnie jest taka praca trochę wspólna, trochę jakby grzebanie w tych podobnych rzeczach, trochę wyciągając oczywiście co innego. Ale też no, obydwie miałyśmy to wrażenie, że wyciągamy jakąś całość, a potem się coś znajduje nowego i jakby ta całość zbudowana przez biografię trochę się chwieje. Więc obydwie mamy to poczucie, że, no, że biograf zamyka czyjeś życie w jakiejś historii, ale tak naprawdę to jest łatanie dziur. One się za chwilę pojawiają gdzie indziej, coś się odnajdzie, okaże się, że było zupełnie inaczej. Ale rzeczywiście mamy też teraz czas biografii i jeszcze jest Łasko, masa jest tych biografii. Wydaje mi się, że jakby czytelnicy tego szukają, tej opowieści o życiu z przeszłości. Nie wiem, no, nawet serial Osieckiej też jest przecież biograficzny i największa awantura. Więc jest czas na biografię, ale to też pokazuje czasowość, znaczy związanie jest z pewnym momentem. Biografii jest wiele. Jeden pisarz, Mickiewicz Słowacki, przecież mieli dziesiątki, setki książek poświęconych nie tylko twórczości, ale też życiu, więc to jest jakby praca. Każda książka jest jakoś związana z czasem, w którym powstaje. Z Filipowiczem jest o tyle ciekawie, że on rzeczywiście się, tak jak już mówiłam o tym wierszu, który jest na ulicy, to jest pisarz, który wraca, no właśnie, poprzez to też, co pisał, czym wyprzedzał jakby swój czas, on jakby w wierszach zwłaszcza, jakoś no, myślał o tym, co może być z nami później.
i dobrze to prześwietlił. I to się zdarza, więc jakby to też jest jeszcze wyjątkowa sytuacja. A jeszcze wracając do tych kobiet, no to nabrałam jeszcze większej sympatii do Filipowicza poprzez te właśnie dwie osobowości, bo one są zupełnie różne, ale jedno je łączy. Znaczy to są osoby absolutnie oddane sztuce. Indywidualistki, które właśnie nie były nigdy dodatkiem do niego, jak się często zdarza. Mamy pisarza i mamy żonę, która jakoś tam ogarnia wszystko dookoła. A nie, on się właśnie połączył z dwiema takimi, najpierw z Jeremianką, która od razu mu powiedziała, jeżeli szukasz jakiejś żony, to ja się nie nadaję, bo dla mnie tutaj najważniejsza sprawa to jest moja sztuka. Ale on miał takie samo podejście i to, co go interesowało, to właśnie ich jakby porozumienie dotyczące najważniejszych rzeczy, czyli właśnie myślenia o rzeczywistości, przekształcania ją w dzieło. I podobnie było z Szymborską, znaczy to były niezależna para dwojga artystów, którzy też nigdy ze sobą nie mieszkali przecież, bo te dwie stukające maszyny wydawałyby się sztuczne. Czytali się nawzajem, ale też no właśnie mieli ten swój osobny świat swojej twórczości. I to są zupełnie różne też osoby, właśnie Jeremianka i temperatura tamtego związku, którą żeśmy zresztą obie z Agnieszką Dauszą poprzez czytanie tych listów widziały, jakiego rodzaju to była relacja i zupełnie inna z Wisławą Szymborską. Zawsze też to samo pytanie pada, dlaczego Szymborskiej nie ma w twórczości Filipowicza? No bo nie ma. No ale to jest tak, że oni po prostu razem byli, razem pracowali, a literatura służy często temu, żeby wydobywać kogoś z niebytu, żeby przywoływać duchy. I tak było z Jeremianką, która zmarła w 1958 roku i jakby on w swojej twórczości wykonywał ten gest właśnie, przede wszystkim w opowiadaniu Fizjologia, ale próbował ją po prostu ożywić, próbował ją wyciągnąć, skrzesić. Więc to jest ta różnica właśnie utracenia czegoś. I drugi związek, który był takim no właśnie wspólnym życiem, wspólnym byciem, wspólną grą. Bo tak jak już mówiłam, że ta codzienność ich i to ich bycie, no to była taki rodzaj właśnie gry w codzienność, żeby nie było zbyt banalnie, żeby nie było zbyt ckliwie. Oni po prostu jakby lubili, żeby to ubrać w formę. Tak, tak. To zresztą rzeczywiście w całym tym związku pewnie można byłoby się skupiać na różnych rzeczach. Wybrałaś ten element takiej gry. Jakby kontynuując to, co widzieliśmy w listach, rzeczywiście jakiegoś takiej teatralizacji związku. To zresztą nie wiem, czy szedłem tak daleko, ale jednak podejrzewam, że jako instruktor, jak fajnie zachować związek albo go ubarwiać, byliby świetni. Nie? To tak rzeczywiście w twojej powieści przynajmniej, aż można im zazdrościć. Ale bo chciałem, powiedziałaś kilka rzeczy i z każdą właściwie bym chciał wyciągnąć trochę taką nitkę z tej wypowiedzi. Ale bym zaczął, bo to strasznie mnie ciekawi, zacząłbym od tych archiwów, o których mówiłaś. To mnie niezwykle w ogóle ciekawi, bo nigdy nie widziałem rękopisów w Filipowiczach. Chyba nigdzie nie przypominam sobie w każdym razie żadnej reprodukcji. Maszynopisów też chyba nie jest poprawka. Jak one wyglądają, jak on pisał? Widziałaś to? Znaczy, czy ten warsztat było widać w tych pudłach, nie wiem, w zeszytach? Nie wiem w czym. No tak, były notesy. Notesy są ważne. W notesach są najważniejsze. Znaczy w notesach jest najwięcej ryb oczywiście i spraw związanych z wyjazdem na ryby. Ale też no właśnie on jakby bardzo starannie widać jego warsztat w tych brudnopisach. Najpierw pisanie właśnie ręcznie, potem maszynopis. Ale tych maszynopisów też jest kilka z poprawkami. On nigdy nie był pisarzem, który siadał i tak płynęło. Nie, był plan. Dużo tytułów, których nie napisał. To też jest piękny zbiór po prostu bardzo dobrych tytułów do wykorzystania. Gdzieś tam je cytuję, oczywiście już teraz zapomniałam, ale cały taki zbiór utworów, które nie zostały napisane. Natomiast jego archiwum właśnie nie jest pełne utworów, na przykład, które odrzucił. Nie ma tego tak dużo. Jest właściwie jakieś jedno opowiadanie, które mu się rozrosło w powieść, a ponieważ dotyczyło hrabiego, który wraca na swoje włości, a pisał to w 1968 roku i tam zależność od jego właśnie majątku i tych ludzi, którzy dla niego pracują, to nie był chyba dobry
czas na taki tego rodzaju analizę i on jakby to pisał w tych brudnopisach i widać, że tak nie skończył. Po jakichś tam 100 iluś albo i 200 stronach nie przeszło to w formę pełnego maszynopisu. I właściwie to jest jeden taki porzucony jego tekst. Inny znalazł badacz Wojciech Lipowski i to jest opowiadanie o akcji Wisła właśnie, Powrót, które było publikowane w dekadzie literackiej. Więc właściwie tylko to jedno opowiadanie zostało. No i jeszcze scenariuszek niewykorzystany dla Stanisława Różewicza, taki jakiś późny scenariusz. Kilka jeszcze z wcześniejszej współpracy z Tadeuszem Różewiczem i Stanisławem Różewiczem. Także nie ma, to nie jest pisarz, który miał dużo w szufladzie tych rzeczy niewykorzystanych, natomiast widać bardzo staranną pracę i taki właśnie pokreślone kolorowymi flamastrami, albo może tutaj trochę dodać uczucia. Tam jakieś takie notatki właśnie, w którą stronę, jak ubarwić bohatera. Zabawne było też to, że jak czytałam jego notatniki, to czasem nie wiedziałam, czy to mówi bohater, czy to on. Na przykład czytam coś dotyczące właśnie jakichś kobiet, uczuć, że te tam, wszystkie te kobiety, że one właśnie wszystkie za nim, ale on tylko jedną kochał i, no i myślę sobie, no to na pewno chodzi o Jeremiankę. No ale przecież to mógł być fragment utworu, znaczy, żeby on zaczynał w notatnikach jakby wcielać się już w swoich bohaterów, a czy ja po latach czytam to jako jego intymne wyznanie, także zapalała mi się właśnie czerwona lampka w różnych momentach. Ale też no, w tych notatkach jest dużo takich zakamuflowanych uwag dotyczących swoich kolegów partyjnych, no jednak on obserwował ewolucję właśnie przedwojennych socjalistów i komunistów, to co się stało po wojnie i w przejście właśnie w stronę życia PRL-owskiego, więc to komentował też w tych swoich notatkach. No, pismo miał niezbyt czytelne, to jest, natomiast Jeremianka miała koszmarne pismo, to było to rzeczywiście tak jakby pisać tak, w każdą stronę jakby rozchwiane było to pismo, także żeśmy męczyły się tutaj obie. Jest tak, zauważyła to Agnieszka Dałksza, że później w miarę pewnego jej kondensacji w jej twórczości to pismo też stawało się coraz bardziej czytelne. To też jest odwrotna ewolucja, bo często, nie wiem, moje pismo staje się coraz bardziej niewyraźne, ja już nic nie mogę odczytać ze swoich notatek. Najlepsze pismo miał Tadeusz Różewicz. To jest rzeczywiście grunt porządku i takiej, zresztą też taki demon korespondencyjny. Na jeden list Filipowicza przypadało 15 listów Różewicza. Przyboś też miał dobre pismo, takie pochylone, bardzo równe, czytelne. Więc to są właśnie te przyjemności archiwów, że zaglądamy do tych listów. Czasem to są też rysunki. Różewicz był żartownisiem w korespondencji. Wcielał się w różne postacie i był zaczepny, wulgarny, bardzo śmieszny po prostu. Potrafił to robić. Mieli bardzo, bardzo bliską, ścisłą relację właściwie przez całe życie. Z Przybosiem też się przyjaźnili, ale to była innego rodzaju relacja. Zaczęło się od tego, że Przyboś był jego nauczycielem w Cieszynie. No tak, potem tak. Ciężej, szczególnie wtedy. Bo tak mówisz o tej korespondencji i o Przybosiu i o Różewiczu i o ich relacjach piszesz dużo w biografii, ale czy był jeszcze, nie przypominam sobie, ale czy był jakiś korespondent taki, którego nie zacytowałaś, a który był dla niego ważny? No był przyjaciel od ryb, lekarz. Tak, Mieczysław Szczerski. Mieczysław Szczerski. Tak. A czy ktoś jeszcze, z kimś jeszcze korespondował? Bo Filipowicz, mieliśmy takie, trochę mam nadal właściwie, takie poczucie, że był jednak samotnikiem. Takim pisarzem bez kontekstów towarzyskich. No właściwie chyba nie. Muszę powiedzieć, że tak, on wychodził, uchodził za tego outsidera, który się trzymał. To raczej chodziło o jego jakby polityczną taką deklarację, no, że jednak nigdy nie był w partii, trochę był w tym środowisku literackim w Krakowie, Związku Literatów. On był tym milczkiem. Przychodził na zebranie, no bo był w zarządzie, ale milczał. I tak i koledzy inni mówili, no, ale tak milczy. No, coś jest z tym, jakaś wyższość. W ogóle o co chodzi, że on tak siedzi i milczy. No więc był milczkiem, bywał outsiderem, ale miał bardzo ścisłe i spore grono przyjaciół.
takich, jeszcze była Urszula Kozioł, taki krąg bliski, a jeszcze wcześniej grupa krakowska i tutaj malarze. No, malarze, właśnie. Stern przede wszystkim, bardzo, bardzo bliski przyjaciel. Kantor, z którym też jeździli na spływy. Więc ta korespondencja jest bardzo duża. Oczywiście ciekawsze są listy z bliskimi przyjaciółmi, bo tutaj się rzeczywiście w listach z Różewiczem i z Przybosiem widać, jak kształtuje się poetyka, znaczy jak on staje się pisarzem. I to widać w korespondencji z Przybosiem, który mu też daje rozmaite rady, bo on jakby tutaj najpierw zaczyna od wierszy. I Przybosz jest tak krytyczny bywa. Te pierwsze wiersze, czy wiersze wojenne, od razu zauważył, że on ma takie oko prozaika i że gdzieś te wiersze prowadzą go już w stronę prozy. Więc kilka jest takich bardzo ciekawych listów właśnie dla kogoś interesującego się literaturą. Właśnie jak pisarz, pisarzowi, poeta, poecie mówi, jak kształtować tekst. Czym się różni pisanie wierszy od pisania prozy? Że właśnie nie chodzi o to, żeby cyzelować każdy wers i każde słowo, tylko że pisanie prozy, Przybyś mówi, Naukowska mi to powiedziała. Pisanie prozy polega na tym, że się pisze, bez kontroli, a później dopiero się poprawia. No i myślę, że Filipowicz skorzystał z tej rady, bo rzeczywiście to była taka cezura, że on przed wojną zaczynał pisać opowiadania, wiersze. One były takie, no to była taka właśnie bardzo lewicowa proza z życia robotników i wiersze też, one były zaangażowane, powiedzielibyśmy dzisiaj. A po wojnie on właściwie, to jest moment jego prawdziwego debiutu. Pierwsze opowiadania. I jakby wszystko się zmienia, znaczy on pisze inaczej. Widać, że ta wojna go zmieniła. Zmieniła go i zmieniła jego myślenie o literaturze. I właśnie te listy wojenne z Przybosiem pokazują takie wchodzenie w tą literaturę. On decyduje, że się temu poświęci, że to jest to, co chce robić. Tak, wojna przekształciła biologa, naturalistę w pisarza. Wyciągnę sobie następną tę nitkę, bo powiedziałaś w pewnym momencie o tym, kiedy mówiliśmy o powrocie, że może teraz trafić na czas, w którym będzie rezonował. Tak nie ujęłaś tego, ale pewnie o to nam chodzi. Znaczy, kiedy myślimy o powrocie pisarza, to myślimy o tym, żeby nie tylko był czytany, ale żeby też rezonował, żeby dawał coś życiu kulturalnemu, innym pisarzom, nowym, młodym pisarzom, jakkolwiek byśmy ich tam nazywali, późnym wnukom. No. Czy on twoim zdaniem, czy pewnie tak, już sobie nie odpowiem sobie sam na to pytanie, pewnie skoro się nim zajmujesz, to uważasz, że tak, że on jest aktualny i w jakiś sposób można z niego czerpać. Już wspomniałeś o przyrodzie, ale co jeszcze? Bo ten nurt eko taki to jest jakby naturalne pole do tego, żeby go czytać, poznawać bardziej, naśladować nawet czasem, nie w pisaniu, ale jakby to nazwać, w jego patrzeniu. Tak, w jego stosunku trochę tak, takim do przyrody. Patrzeniu na. Zwierzęta to rzeczywiście jest w sposób niezwykły pisał o zwierzętach. Kiedy pomyślimy o czas, w jakim to pisał, czyli właśnie lata 60. A nawet wcześniej jest taki moment w listach do Jaremianki. Na tym polega ciekawość tej korespondencji, że widać tam zalążki twórczości i Filipowicza, i jakby zalążki myślenia Jaremianki o malowaniu, więc to pokazuje, jak to była też ciekawa relacja. I właśnie on w tym liście pisze, że w Zagnańsku w roku 1940, że właśnie chodzi rzeką sobie idzie i zobaczył szczupaka. I szczupak na niego patrzył. I on patrzył na szczupaka i zaczął się zastanawiać, co szczupak myśli. I właściwie dlaczego ten szczupak patrzy na niego, czy on przeżył jakąś traumę. I on to właśnie zapisuje w tym liście i to jest zalążek jego myślenia o zwierzętach. Że nagle on chce zrozumieć, co szczupak myśli. Potem gdzieś tam się wyjaśniło, że szczupak jak poluje, to się tak zatrzymuje i potem dopiero poluje. Że to nie była trauma, tylko polowanie. Ale sam ten moment tej refleksji i ten zapis w liście,
to jest właśnie moim zdaniem narodzenie właśnie pisarza, który będzie starał się zrozumieć innego i tym innym, ważnym innym dla niego były zwierzęta, różne zwierzęta, właśnie nie tylko ssaki, koty przede wszystkim oczywiście, kot w mokrej trawie, też wspaniałe opowiadanie, takie właściwie niezwykle też okrutne, bo tu jakby to wejście w myślenie kota, no to jest też opowieść właściwie o zagładzie gdzieś w tle, ale też o okrucieństwie, no mnóstwo tam jest warstw. Ale on też właśnie zupełnie pisze o zwierzętach niesentymentalnie. To nie jest tak, że zwierzę jest robione na wzór człowieka. Absolutnie nie. Zwierzę jest obcym bytem, ale często ono jest wyższym bytem. I tak jest na przykład w egzekucji w zoo, gdzie te zwierzęta właściwie patrzą na człowieka, no i czy ten człowiek zrozumie, bo one już rozumieją, one wiedzą coś, czego człowiek nie wie, wiedzą wcześniej. Więc jego myślenie o zwierzętach to jest myślenie o autonomicznych bytach, które są dla nas bardzo trudne do zrozumienia, ale które powinniśmy zrozumieć, bo wszystko w jego twórczości jest jakimś drogą do poznania. No, gdzieś te opowiadania zawsze służą do tego, żeby zajrzeć pod podszewkę, żeby zobaczyć, co jest w środku. W człowieka, co jest w środku, w człowieku w środku, ale w tych wszystkich niesamowitych, niezrozumiałych, wspaniałych bytach. Jego ostatni wiersz, jaki napisał, to jest akt oskarżenia, ostatnie słowo oskarżonego. I to jest o zabiciu muchy, która była przecież stworzeniem doskonałym. Gdybyśmy to czytali u innego pisarza, to można by pomyśleć ironia. No po prostu zgniótł muchę, ale nie. No właśnie znając Filipowicza i jego jakby zachwyt też biologa, skomplikowaniem przyrody i skomplikowaniem organizmów i istot wszelkich, to wiemy, że to nie była ironia. Więc jest u niego to spojrzenie właśnie niesentymentalne, takie spojrzenie, że my jesteśmy wobec tych stworzeń, możemy się lepiej sami zrozumieć. To jest właśnie odpowiadanie rzadki motyl, kiedy on myśli o swojej drodze, że jeszcze 30 lat wcześniej, widząc pięknego motyla, chciałby go posiąść i przybić szpilką i go mieć w swojej kolekcji. Po 30 latach patrzy na tego motyla i mówi, no właśnie, ale ja przecież nie mogę mieć tego stworzenia. Ono jest tu dla mnie i ja, kim ja właściwie jestem? Nagle wobec tego motyla nagle się sam zastanawia nad sobą i absolutnie już nie ma tej potrzeby posiadania. Znaczy, zwierzęta są u Filipowicza nosicielami tajemnicy, takiej właśnie no, można powiedzieć metafizycznej. Nie ma u niego tej metafizyki gdzie indziej. To jest jakby pisarz obserwacji, ale właśnie w świecie zwierząt to jest. No ale właśnie zwierzęta to jest jedna część jego twórczości, która dzisiaj bardzo rezonuje i wspaniale, że wyjdzie ten właśnie wybór jego opowiadań zwierzęcych, gdzie są i mrówki właśnie i nie tylko ssaki tam są wśród tych zwierząt, ale też jego myślenie o przemianach historycznych na przykład. On żył bardzo długo i jakby jego życie to jest XX wiek, więc od tego 13 roku, kiedy się urodził, przez 18 rok, kiedy jakby pierwsze świadome wspomnienia, to jest początek Polski, obserwowany w drodze do Cieszyna w jakiejś tułaczce, ale ta Polska zaczyna w nim żyć i później właśnie doświadczenie lat 30. bardzo mocne dla niego, tego frontu antyfaszystowskiego, który on tworzył i zaangażowania właśnie lewicowego, potem doświadczenie wojny, które też jakby stworzyło go jako pisarza, no i później doświadczenie PRL-u, które było wycofaniem się z takiego zaangażowania, ta pozycja outsiderska, która dawała mu możliwość pisania. Ale jego myślenie to było myślenie ostrzegające. To jest właśnie to, co jest w jego wierszach pisanych w latach 80., które dzisiaj możemy czytać na ulicach. To jest to, że bardzo łatwo stracić wolność i że nawet jak ją odzyskamy, to możemy ją stracić. On to pisał w latach 80. z jakimś takim długim myśleniem, że to wszystko jest strasznie łatwe do utracenia. Jest taki wiersz na przykład o tym, że poeta chwali Stalina i dyktatora, nie wiem, już nie pamiętam. Nie, to jest jakaś oda do Stalina. Ale Stalin umiera i on myśli, nie zdążyłem. Poczekam, będzie jakiś dyktator znowu, przyda się. Więc jakby on naprawdę myśli o tym, o takich cyklach i o takiej właśnie też niedocenianiu tej wolności, o tym, że się wchodzi w kolejny, myślę, że był tym kimś takim, no trochę jak Miłosz, no, że Miłosz też przecież ostrzegał przed
przed tym, co sam widział przed wojną, przed jakby kształtem dwudziestolecia, i że Filipowicz raczej też no był pisarzem i poetą, który ostrzegał. I to w takich momentach, kiedy wydawało się właśnie, że już pewne rzeczy są nie wrócą. On mówił, że mogą wrócić. Albo na przykład jego kolejna rzecz aktualna to jest pamiętnik antybohatera. To też jest bardzo ciekawa historia. Razem z tą moją książką udało się wznowić pamiętnik antybohatera. Tekst, który był bardzo źle przyjęty, miał fatalne recenzje. No bo dlaczego Filipowicz pisze o konformiście, o kimś, kto w czasie wojny po prostu kolaboruje z Niemcami, bo chce wygodnie żyć. Bo uważa, że jego życie jest najważniejsze. Ten antybohater był po prostu miażdżony przez krytykę. Właściwie to był jeden utwór, który się bardzo nie podobał. A to jest bardzo taki właściwie na dzisiaj czas, na dzisiaj tekst, dlatego że pokazuje, że dzisiaj właściwie wszyscy są prawie antybohaterami. Znaczy łatwo być antybohaterem, bo wystarczy powiedzieć coś kontrowersyjnego albo powiedzieć na przykład nic mnie to nie obchodzi, w ogóle wszyscy są tak samo warci. Ja chcę po prostu sobie żyć. Jakby nie ma w tym żadnej wyjątkowości, bo czasy się na tyle zmieniły. Wiadomo, jak działają mocne sądy w mediach społecznościowych. Tu jakby trzeba być tym antybohaterem. Trzeba mówić coś takiego właśnie przeciwko, no, jakieś bohaterstwo. Bohaterstwo jest śmieszne. W ogóle to wszystko jest naprawdę śmieszne i nieestetyczne. Więc nagle się okazuje, że takie sądy, które tutaj wypowiada jego ten bohater, antybohater, to jest jakby absolutnie coś, w czym dzisiaj żyjemy, po różnych przemianach. I ten oczywiście to jest bardzo dwuznaczna konstrukcja, ale jest też coś takiego, że czytając o tym antybohaterze, no znajdujemy tego antybohatera w sobie po prostu, taką jakąś przestrzeń właśnie konformizmu i rozmaitych, no właśnie tych ucieczek własnych. Także i wielokrotnie w opowiadaniach też, no na przykład napisał opowiadanie o uchodźcach w roku 71. Naprawdę to nie był żaden temat wtedy, a on w opowiadaniu gdy przychodzą we śnie, to jest zapis snu, gdzie do jego mieszkania wchodzą uchodźcy. Zajmują to i on w tym śnie bohater nie wie za bardzo, jak się ma zachować, bo chciałby im użyczyć, bo widzi, że są brudni, że są chorzy, ale boi się ich. I jakby zapisał taki, no właśnie taki w konwencji snu coś, co jest rzeczywistością nie z tamtego czasu. Wielka literatura. Wielka literatura ma takie możliwości właśnie przechodzenia między czasami. No, to jest jakaś taka cecha, ale rzeczywiście u niego w jego twórczości wiele razy miałam takie wrażenie, że to nie jest, że to jest jakby o tym świecie, który my znamy. Taka prawa lewicowość wystawiona na. Zresztą w fatalnym momencie musiał być lewicowcem takim, prawda? No, w momencie jednak komunizmu to jest też taki ciekawy, nie on jedyny pewnie, ale jakiś taki niezwykły pokaz takiego moralnej trwałości przy swoich tych poglądach, które paradoksalnie jakby przy tej komunistycznej realizacji zostały wystawione na największą próbę. To takie było. I rzeczywiście, że on przetrwał w tym swoim takim lewicowym światowym, zresztą no, pewnie kilku innych, jak mówię, intelektualistów też trwało, ale on mi się wydawał zawsze tak, takim przez to może swoje milczenie, znaczy przez to, że on się nie wypowiadał aż tak publicznie, ale przez to, co pisał, był wciąż jakiś taki integralny. No, i to też właściwie chyba jest taka sfera jego twórczości na dzisiaj, nie? Że jakby dzisiaj mógłby ktoś sobie pomyśleć, jak być prawym prawicowcem, konserwatystą dzisiaj. To mniej więcej jest ten, prawda, w momencie, kiedy konserwatyzm przyjmuje takie opresyjne, przemocowe stanowisko wśród światopoglądów państwowych. To też mi się wydawało ciekawe zawsze, jak to się zmienia.
No właśnie ten lewicowiec to jest ważny temat dla mnie, bo to jest takie rzeczywiście spójne. On nie podlega ewolucji. Wiele światopoglądów zmienia się, możemy powiedzieć, nie wiem, no Kołakowski, czy to wszystko są jakieś tam przemiany do czegoś tam. I gdzieś zupełnie on jest gdzie indziej zaczyna, gdzie indziej kończy. Czy cała jakby grupa tych, którzy no, byli wierzącymi komunistami, prawda? I potem odchodzili od tego w jakąś stronę, czasem nawet jakąś bardzo prawicową stronę, tylko nienazwaną, no bo w PRL-u to nie miało takich form. Natomiast u niego jest rzeczywiście absolutna spójność i wierność swoim ideałom, które są od początku. Czyli od Cieszyna, od tej właściwie od swojego mentora, PPS-owca Tadeusza Reggera i takiej właśnie szkoły PPS-owskiej lektur i myślenia o modernizacji kraju. To było dla niego bardzo ważne. Później w Krakowie, kiedy trafił do środowiska artystycznego, on właśnie spotkał bardzo zaangażowanych lewicowo malarzy i z nimi tworzył wspólny front, no bo tutaj no, było poważne zagrożenie po prostu bojówki endeckie i walki z ONR-em, też jakby antysemityzm, który był dla niego jakąś taką, to jest jeden z ważniejszych tematów w ogóle jego twórczości. Różne poziomy antysemityzmu i rozmaite portrety przyjaciół Żydów. Więc te lata 30. mu ten światopogląd jakoś ukształtowały, bo też on no, odszedł, był w tej organizacji pomocy rewolucjonistom, takiej już bardzo komunistycznej. Mhm. Natomiast przestraszył się to po procesach moskiewskich i po takim, kiedy zobaczył, że, no, że właśnie przyjaciołom komunistom, że tu jakby nie chodzi o Polskę. Jemu jednak chodziło o Polskę. I o to, żeby to nie było porozumienie komunistów radzieckich i komunistów niemieckich jakby ponad tym kształtem państwowym. On myślał o tym kraju i przestał jakby zmierzać, dryfować w stronę takiej skrajnej lewicy. Ale bardzo się przyjaźnił na przykład z Ignacym Fikiem, z takim właśnie bardzo, bardzo ideowym, zaangażowanym komunistą. I jakby wspólnie pracowali na początku wojny. Przy takich odezwach i przy takiej prasie lewicowej, którą po prostu się odbijało w domu i kolportowało, co była jedyna możliwość w ogóle dostarczenia prasy poza nurtem jakimś oficjalnym. Także był w tym środowisku, był bardzo zaangażowany i nawet na początku właśnie, no 46 rok, jest ten moment referendum trzy razy tak. On razem z innymi pisarzami nawoływał do tego referendum. Czyli to był jeszcze moment, kiedy on miał nadzieję, że ten nowy kształt Polski to będzie taki, jak on by chciał. No właśnie taki koledzy tutaj razem z kolegami robimy wreszcie Polskę, która będzie lewicowa, która będzie socjaldemokratyczna, byśmy tak, powiedzieli dzisiaj. Że to będzie to. I w IPN-ie też znalazłam jego deklarację, gdzie on deklaruje, że będzie jakby współpracował. No ale pamiętajmy, to jest rok 46, naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, czego UB chce. I on niczego nigdy nie napisał, bo zobaczył właśnie w tym 46 roku, myślę, że to oszustwo właśnie referendalne, że to mu jakoś no, pokazało, na czym to wszystko polega. Jaremianka była w partii i dopiero w 56 podarła swoją legitymację, no ale też mieli oboje poczucie, że tutaj właśnie nie chodzi o to, o tę Polskę, którą chcieli tworzyć. Oboje byli bardzo zaangażowani w to i w taką sztukę, która też będzie związana z nowym kształtem Polski. Więc on został jakby na tym nurcie bocznym, widząc przemiany swoich rozmaitych kolegów, z niektórymi się bardzo przyjaźnił, na przykład z Przybosiem też, który jednak był mocno zaangażowany w nową rzeczywistość, ale też nie był dobrze widziany, bo był poetą i pisał awangardowo. A jak, co to za poeta, którego nie zrozumie prosty człowiek? Więc to wszystko było dosyć skomplikowane. No i w momencie, kiedy zaczęła się rodzić opozycja, no to on znalazł ten swój moment znowu zaangażowania, bo to był właśnie pisarz, tak jak go zobaczyłam. Pisarz, który w momencie, kiedy trzeba, to wstaje od biurka i po prostu idzie działać. Znaczy jest absolutnie, rozumie, znaczy nie uważa, że literatura toczy się w wieży z kości słoniowej i że pisarz, poeta ma przede wszystkim dbać o język. No jest to stanowisko ważne, na przykład jednak przede wszystkim Różewicz był bardzo zdystansowany, jego bliski przyjaciel. Uważał, że na przykład, że w czasach Solidarności, że to jest psucie języka, że to są jakieś
jakieś po prostu niesmaczne rzeczy. Ten słynny jego wiersz, przyszli zobaczyć poetę. No. Sugerujesz, że to ich mogło nawet trochę poróżnić, tak. Znaczy osłabić przyjaźń. Wydaje mi się, że tak, dlatego że Filipowicz tak bardzo się zaangażował po prostu w ruch podziemny i po prostu stał się działaczem i tutaj i działał w ten sposób, że rozdzielał pieniądze, że jeździł do więzień na procesy, że absolutnie po prostu ruszył, robił co mógł, bo czuł, że to jest ten moment, kiedy pisarz wstaje od biurka. A Różewicz uważał, że trzeba przede wszystkim dbać o język. Rzeczywiście to powstał wspaniały wiersz, znaczy przyszli zobaczyć poeta, który ma zresztą wiele wersji, bo na tym to polegało, że on to zmieniał. To już nie jest ta wersja pierwotna, gdzie czuło się, że to jest jakby kpina z języka Solidarności. Więc tutaj rzeczywiście Filipowicz, i to też jest bardzo na dziś, znaczy myślę, że taki dylemat, co robić w momencie, kiedy czujemy, że właśnie toczy się coś groźnego w tej tkance społecznej i to jest coś, co dotyczy dzisiaj wielu z nas po prostu. Czy tworzących, czy nie tworzących, ale właśnie w jaki sposób się angażować, czy się angażować, czy to nie jest śmieszne, a jak, no właśnie, przecież to łatwo wyśmiać, a za duże słowa, no. Żyjemy w podobnej rzeczywistości. Także tutaj też, nie Różewicz właśnie, tylko Filipowicz, no pokazuje, że takie momenty są, kiedy trzeba działać. Tak przed chwilą streszczałaś właściwie całe jego życie, żeby pokazać zmianę święta, a jego stałość. Natomiast to jest pewnie fatalne pytanie, ale ja chciałbym ci je zadać, bo sam sobie je zadawałem. Także fatalne pytanie, szczególnie dla biografa, sobie myślę. Zastanawiałem się, który moment w całym tym życiu, nie aż tak przecież wystrzałowym, znaczy w sensie nie działo się aż tak wiele w jego życiu, który był formacyjny, wskazywałoby, że chodzi mi o młodość. A mi nie chodzi o młodość, chodzi mi o taki najważniejszy, jakiś szczytowy moment jego życia, w którym zrealizował się jakoś najbardziej, niekoniecznie w literaturze, bo o to bym też cię chciał zapytać, ale jakby w życiu, jakby o taką konstrukcję jego, w którym momencie on jakby osiąga taką pełnię i który to jest moment historii też, no. Właśnie ciekawy to jest moment, bo wydaje mi się, że dla niego osobiście, właśnie to jest ta perspektywa jego wewnętrzna bardziej niż z naszej, bo dla niego było strasznie ważne robić pismo. On robił to w latach 30. Nasz wyraz i to było jakby spełnienie jego marzeń, że może tekst napisać albo zamówić tekst, potem go wydrukować, a potem wlać w maszynę jako metrampaż i go po prostu wydrukować, potem zobaczyć to pismo w całości. Jest przy wszystkich etapach. I to był jakiś taki bardzo dla niego ważny i całe życie później, po wojnie, marzył o tym piśmie. Marzył o piśmie, które założy, od kiedy było to możliwe. No i to się ziściło w roku 80. Ale to trwało tylko półtora roku w sumie, bo zaraz nastąpił stan wojenny, zaraz mu ucięto to pismo, ale jest w tym jakiś rodzaj spełnienia jego marzenia. To pismo zresztą, które się nazywało Pismo, było świetne, bo kiedy zaglądamy do starych, nie wiem, twórczości czy całej prasy literackiej, perelowskiej, a nawet sprzed 5 lat do, nie wiem, już nie wiem, no, do książek nawet, czy sprzed 20 lat do jakiegokolwiek, do kresów czy do innych czasopism, to przede wszystkim spotykamy nieznane nazwiska jakichś wielkich debiutów wtedy, czy jakieś całe jakby morze nieznanych tekstów i nieznanych nazwisk, które kiedyś coś mówiły, ale nam już nic nie mówią. Jak zaglądamy do pisma, które robił Filipowicz, którego wyszło tam 7 numerów tylko, każde nazwisko dzisiaj nam coś mówi. Tam nie ma w ogóle tego, co tworzyło zapomnianą materię nieistniejącej dziś literatury. Jak tam pisał Lem, tam pisała Janion, tam były tłumaczenia. Przykłady w ogóle. Ja to pismo znam, znaczy mam kilka numerów. Kiedy się jako rzeczywiście młody jeszcze chłopak kupiłem w jakimś antykwariacie, straszliwie zapyziałem. Nie ze względu, ja nie wiedziałem, kto je robił. Pewnie już wiedziałem, kim był Filipowicz wtedy, ale ja nie wiedziałem, kto je robił, nawet nie wiedziałem kiedy, znaczy data była, ale wiesz, nic mi to nie mówiło w ogóle. Kupiłem je tylko dlatego, że interesowały mnie poszczególne nazwiska.
No właśnie. I ono... Tam były jakieś fenomenalne, zupełnie pamiętam, przekłady. 7 numerów i w każdym numerze mamy coś absolutnie fantastycznego. Jakieś felietony, czy właśnie te przekłady z poetów jidysz, no w ogóle takie rzeczy. Miłosz oczywiście. Dla niego było ideą, żeby połączyć literaturę emigracyjną i polską. To był ten moment, kiedy właśnie były te dwa nurty i one się w oficjalnym nurcie nie mogły połączyć. I on to próbował robić w tym piśmie. Dla niego to był moment spełnienia, ale to trwało naprawdę półtora roku. Zakończyło się strasznym, no, takim bólem, bo pisał listy, właśnie są te listy i do tych kolegów partyjnych i do innych pisarzy. Takim właśnie, że chcieli to zniszczyć, bo to było dobre. Ktoś chciał to zniszczyć, chciał to przejąć. No to takie niskie, małe po prostu motywy ze złośliwości. Tu nie było, to pismo mogło sobie istnieć, naprawdę ono nikomu nie szkodziło, w sensie, że nie było aktualne. Tam było, nie, właśnie nie było. Natomiast chcieli po prostu zrobić mu przykrość i zrobili. I on o tym później cały czas, na przykład on rysował okładki. Patrząc do archiwów widać, jak to było ważne. On najpierw rysował, to pismo rysował od wielu lat. Jak to ma wyglądać. A potem jak już pisma nie było, to rysował okładki nowego pisma, które mogło powstać. I paradoksalnie chyba już kiedy był chory właśnie w 90 roku, gdzieś tam przyszła grupa znowu, żeby był jakimś naczelnym, bo teraz już można mieć pismo, można robić tysiące pism. No ale wtedy właśnie Wisława tak patrzyła, no i to jest taki smutny zapis tego, że on już, no już nie może, to już on już po prostu był umierający. Ale w tym momencie jeszcze, jak już jesteśmy przy tym końcowym momencie życia, to też dla niego strasznie było ważne, że Jan Józef Lipski przyniósł mu legitymację PPS-u reaktywowanego z numerem tam 5 czy 6. I to też był taki moment tego, no, jakiegoś spełnienia życia. I jeszcze wierzył, że będzie w tym PPS-ie, że będzie widział, jaka jest przyszłość lewicy w Polsce, bo tego bardzo zajmowało pod koniec życia. Może dobrze, że nie zobaczę. Może. W tych latach 90. mówię, bo... Tak, no tak, PPS nie miał okazji pokazać się, to prawda. To teraz to, co zapowiedziałem przed chwilką, znaczy zadam ci drugie fatalne, niewygodne pytanie dla jednocześnie biografki i antologistki, czy edytorki, jakby ciebie nie nazwać, Filipowicza. Gdzie jest ten punkt najwyższy twoim zdaniem? Bo często się wskazuje na rozmowy na schodach jako ten tom, w którym rzeczywiście... Tylko to jest duża też łatwizna, ponieważ jest tomem ostatnim, w sensie skomponowanym przez niego i wydanym. Zawsze możemy sobie łatwo powiedzieć, że rzeczywiście Filipowicz tak narastał. Narastał aż do kulminacji przedśmiertnej w rozmowach. Łatwo. Nie jestem przekonany, że przypadkiem nie trafnie. Być może tak, ale to ciebie chciałem o to pytać. Rzeczywiście jest tak, że to jest jakaś już taka esencja. On rzeczywiście bardzo zmieniał się jego sposób pisania. Myślę o tym pierwszym tomie, właśnie Krajobraz, który przeżył śmierć. No, że widać tę drogę, ale ja bym powiedziała, że w każdym zbiorze wierszy, opowiadań, są opowiadania, które dzisiaj czytamy z absolutnym zachwytem, moglibyśmy dzisiaj czytać z zachwytem, że to jest tak jednak, ponieważ on cyzelował te swoje małe formy, to wiele razy udało mu się uchwycić coś w sposób niezwykły. On też je oczywiście komponował w pewien sposób. Część jest związana z dzieciństwem i to są bardzo, bardzo też ważne i ciekawe. Na przykład Nemezis dla mnie jest takim opowiadaniem absolutnie zachwycającym, genialnym, ale też we wcześniejszych, na przykład właśnie Krajobraz, który przeżył śmierć. To jest opowiadanie niesłychanie ważne i doskonałe. Także nie znalazłabym tego momentu szczytowego w jego twórczości. Myślę, że słabsze są jego powieści. Ulica Gołębia, taka trylogia. Tak. Czy uważasz, że te mikro to też jest gorszy Filip? Nie, romans, nie, właśnie absolutnie nie. Romans prowincjonalny jest bardzo aktualny, pomyślałam o nim
kiedy toczyły się spory o aborcję. Teraz sobie dopiero, też go wznowiono w WL-u tak. Kiedyś w 90-tych, na początku 2000-tych. Ale to jest, romans prowincjonalny jest bardzo nowoczesny i bardzo właściwie na dzisiaj, ponieważ pokazuje świadomość dziewczyny, prowincjonalnej dziewczyny, bo prowincja jest jego ulubionym tematem. Dziewczyna prowincjonalna, która chce stanowić o swoim życiu, która chce decydować, że pewna przygoda nie była niczym ważnym, chce usunąć ciążę. Ale ponieważ jest z małego miasteczka, no to oczywiście jest to niemożliwe, bo ksiądz, bo lekarz, bo wszyscy się znają i coś tam. I to jest historia po prostu absolutnie do czytania na dzisiaj. I też imponujące jest to, jak on pokazuje kobiety. Znaczy nie, tych bohaterek kobiecych nie jest u niego aż tak dużo. No właśnie, nie, ten romans, prawda, jest jednym z takich... Ale to jest po prostu fantastyczna osoba. Fantastyczna osoba. Obok niej jest pewien literat z Warszawy, który jest po prostu głąbem kompletnym i bufonem. Jest śmieszny. I właśnie ta dziewczyna, która po prostu, no ona wie, co się dzieje w jej życiu i chce brać za to odpowiedzialność. Także w tych mikropowieściach on jest bardzo dobry również. Mhm. Tak jak Pamiętnik antybohatera, który też jest świetnie napisany. On wyjdzie teraz w Ukrainie i to też jest ciekawe, bo to jest... opowiadanie o okupacji i o pewnym stosunku do zaborcy, będzie to wydane w kraju, który ciągle jest w stanie wojny. I myślę, że będzie jeszcze inaczej czytany niż u nas. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Zresztą Filipowicz właśnie jest czytelny poza Polską. Były ostatnio przekłady właśnie Pamiętnika antybohatera po angielsku, po hiszpańsku, ale też jego opowiadania ciągle są przekładane. Bo to, że w Niemczech był przez pewien czas... Tak, ten ogród pana Niczkę. Tak, jest taki, tak. Prawda, i to egzekucja w zoo, która też się dzieje w czasie okupacji, tak. W berlińskim zoo. Ale właśnie to też jest rzadkie, że polska literatura i to jeszcze literatura nie dzisiejsza, że jest tłumaczona i czytana poza Polską. Także powiedziałabym, że on ma różne momenty świetne, że nie da się... Też pokazuje też to, ile jest tych nowych antologii. Pierwszą zrobiłam ja, moja kochana Dumna prowincja, gdzie wybrałam te, które są dla mnie najważniejsze. Potem Wojtek Bonowicz wybrał swoje najważniejsze opowiadania, inne. Teraz będzie trzecia antologia i one są z bardzo różnych lat, te opowiadania, które wszyscy wybieramy. Także to też jest przykład takiej twórczości, która właśnie miała swoje punkty szczytowe w różnych momentach trwania i nie prowadziła do jakiegoś dzieła, które było najważniejsze, tylko była takim stopniowym badaniem pewnych tematów. On myślę, że wracał do pewnych zaczętych opowiadań, dopowiadał je, przepisywał jeszcze raz. Więc to też nie jest takie częste, bo jednak pisarze mają często swoje takie jedno dzieło, po którym jest na przykład Spadek, albo też nisko, nisko, nisko i nagle. To Pilch porównywał, chyba bez podawania nazwiska, mniej więcej wiemy o kogo chodzi, raczej o Herlinga Grudzińskiego, który był, jakby te wykresy były zupełnie inne, czyli Herling zaczynając od świetnej książki, rzeczywiście Inny Świat, potem już był gorszy, Filipowicz startując od takich sobie rzeczy, bo rzeczywiście duże powieści, te początek, Ulica Gołębia, mogą nie być aż tak atrakcyjne, jakby wznosi się cały czas i tak sobie myślę, że na tym chyba powinniśmy zakończyć, bo to najbardziej optymistyczne by było, żeby on się wznosił tak dalej jeszcze w tej pośmiertnej swojej sławie. Tego przynajmniej bym mu życzył, ale też tobie, bo wtedy twoja praca będzie miała jeszcze większy sens. Mam nadzieję, że tak będzie, bo jest to pisarz na dzisiaj i na przyszłość. Bardzo Ci dziękuję.